Jest wiele istotnych czynników sukcesu pracowniczych planów kapitałowych, ale spośród tych czynników jeden uważam za szczególnie istotny. I tym szczególnie istotnym czynnikiem sukcesu jest współudział czy poparcie ze strony partnerów społecznych, przede wszystkim związków zawodowych, do idei PPK. Tak? Jeżeli będziemy mieli jako chociażby pomysłodawcy czy jako pracodawcy na terenach zakładów pracy poparcie związków zawodowych, które chociażby będą mówiły ludziom, zastanówcie się trzy razy, zanim wystąpicie po tym automatycznym zapisaniu, to wtedy szansa jest, żeby jak najwięcej naszych rodaków oszczędzało na dodatkową emeryturę. Oczywiście efekty dodatkowego oszczędzania zobaczymy dopiero po latach. To nie jest tak, że za rok czy za dwa ktoś już zobaczy te przysłowiowe kokosy. Ale doświadczenie ostatnich 20 lat, chociażby 20 lat w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, które przecież są tą formą, która w jakimś stopniu zostanie zastąpiona przez PPK, pokazują, że ci, którzy w 1998 roku, czy 1999, czy 2000 rozpoczęli oszczędzanie w dodatkowym filarze, dzisiaj nie muszą już się, jak powiem, martwić o swoją godną czy godziwą emeryturę. I dlatego też to długoterminowość, a jednocześnie rozpoczęcie od razu regularnych opłacania składki jest tym kolejnym czynnikiem sukcesu w ramach PPK. Jestem przekonany, że ten pomysł, który dzisiaj leży na stole, jeżeli oczywiście nie zostanie zepsuty jeszcze na ostatniej prostej, nie wiem, w parlamencie czy na etapie jego już wykonywania, ma duże szanse powodzenia.